Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się pan Gremlin, a to jest kolejny odcinek z serwera Magiczna Kraina. Moi drodzy, nadszedł dzień, w którym tak naprawdę najwyższa pora, byśmy uruchomili nasze sklepy. W ostatnich dniach trochę się do tego przygotowywaliśmy. Jak widzicie, wioska jest już ukończona. Większość sklepów już jest przygotowanych do otwarcia, tak naprawdę są poprowadzone ścieżki, nawet poprowadziliśmy ścieżkę do sklepu demonów, tak, czyli tutaj wynajętego u kapały, przez kapałę w zasadzie miejsca. Także dobra, ja przywdzieję seta, bo tutaj zawsze może być niebezpiecznie. A wy w międzyczasie pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę. No i jeżeli materiał wam się później spodoba, to też komentarz. Czekajcie, co ja potrzebuję, tak? Tu mamy w ogóle, pojawia się obok kurczakarki też farma trzciny. No a tutaj jest oczywiście schowana przepalarka. Czekajcie, ja będę potrzebował trochę tabliczek, bo tabliczki im są brakujące. Więc dobra. Ile mamy tych tabliczek w tej chwili? Tylko 15? Mało. Mało, mało, mało. Dobra. To jeszcze powinno być kolejne 10. Dobra. Aha, bo one się stakują po 16. 32, 45. Dobra, to powinno nam wystarczyć. Także tak, pokażę wam sklepy, które już są gotowe, praktycznie w całości. Mamy ukończony całkowicie, a czekajcie, tu brakuje nam tego, żeby nie mamy do końca. Mamy ukończony sklep ze zbrojami. Aha, muszę tylko te narzędzia powynosić. Więc ja się biorę do roboty i oznaczam je po kolei. Wam to pokażę na timelapsie, bo to też nie ma co przedłużać. Dobra, tu mamy schowane tarcze, tu mamy żelazną zbroję dla konia, tu mamy hełmy, jak widzicie jest ich całkiem sporo, tu są różnego rodzaju bronie, od diamentowej przez złote, żelazne, ale nawet i drewniane i kamienna jedna, z tym, że drewniane, niektóre enchantowane, tak. Tu mamy różnego rodzaju spodnie, skórzane, diamentowe nawet, strzały, zwykłe, ale też łuki, no i różnego rodzaju buty. Także żeby wam tutaj nie zanudzać, to tym razem zrobię krótkie cięcie. Dobra, moi drodzy, pierwszy ze sklepów został już w całości przeze mnie, że tak powiem, ometkowany. Jeszcze tylko będę musiał za chwilę dać wszystkie permisje, bo jak wiecie, mamy tutaj blokady, ale to zrobię też już na kolejnym cięciu, jak skończę te wszystkie sklepy. Tak, ten sklep na razie będzie nieczynny, bo będę musiał to po prostu jeszcze posegregować, bo jak widzicie, mam strasznie dużo różnych mikstur i no, to jeszcze mi chwilę zajmie, także... Dobra, co tu mamy dalej? A, warzywniak. Na warzywniaku już są przydzielone ceny do
Marchew, arbuz i tu jest chyba chleb jeszcze. Dobrze. Okej. Czy coś jeszcze mamy z takich pełnych? W niektórych miejscach już dopiero się zbierają. O, zupki. I złote jabłka. Tak. Tu będzie wyglądało w ten sposób, że zupa grzybowa, jedna sztuka, dwa żelaza. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie oddawali te miski i będziemy mogli wtedy działać. Dobra, to będzie drugi sklep. Trzeci, to będę musiał w ogóle zmienić na trawę. Trzeci sklep, tu mikstury. Aha, zostawmy na razie tabliczkę, że nieczynne. Czynne. Dobra. Mięsny. W mięsnym mamy w tej chwili. O, tutaj już tak przedpremierową kapała bodajże kupował. O, kurczak jest, jest. Na razie tego nie zabieram. Zobaczymy po prostu. Ja tego nie pamiętam. Dobra. Wiecie, co do mięsnego przyniosę trochę rzeczy. Bo powinienem mieć je w swoich magazynach. Ometkujemy i lecimy do dalszych sklepów. Aha, ten sklep też na razie będzie nieczynny, mimo że no, popatrzcie ile mam, czekajcie, tu mam, o, jedna skrzynia, druga skrzynia i tutaj kawałek trzeci. To jest największe do posortowania, to będzie największy problem, ale to zrobimy za chwilę. Dłuższym cięciu. Czyli materiał budowlany to za chwilę. O, mięsny jest. Tak, damy tu mięso zombie. Żelaza. Dobra. Co by tu wrzucić? Pieczone szczury. Jedna stat. Niech będzie jeden dieks. Chociaż nie, szczury są mniej popularne niż kurczaki. Nie mogę zrobić też z nich żadnej farmy. Tak łatwo, więc zrobimy dwa diaks. Dobra, co by tu dać? Ryby.
wiarkę, także możemy to porobić. Dobra. Czekajcie, gdzie najważniejsze, kto ma też pniak. Nie, to jest przyjemne. Więc ja tylko muszę dołożyć. To teraz idziemy do kolejnego sklepu, jakim jest, to są materiały budowlane. Tak, ziemię mamy tutaj. Sprzedajemy również bruk. Kamień. Ja wiem, że w niektórych miejscach, no tak jak tutaj, jest mniej towaru niż jest w cenie, ale to będziemy po prostu uzupełniać. Dobra. Dobra. Tu mamy, tu już byliśmy, a i tu musimy przynieść, bo tak, tu mamy jeszcze rzeczy ze starego warzywniaka, że tak powiem, a tu muszę przenieść po prostu narzędzia. Także ja tu robię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, sklepy zostały już otwarte. Dołem do wszystkich miejsc skrzynki dałem wszystkie ceny. Także lecimy w tej chwili. Oj, leżeliśmy w drzewo. Ciężko się łazi na takim. Lecimy do innych królestw, zostawić im informacje, że mogą się do nas udać. Dobra. Pierw pójdziemy do magów. Gdzie im tu zostawić? Zostawimy im tutaj. Sklepy. Dobra. Tu już jest. I teraz do demonów. Demona może zostawimy u nich w zamku. A tam jest. Ciekawe, ile się zmieniło, bo tam widziałem, że Xardys trochę pracował. Okej, okay, widzę, że posadził las. Czyżby chciał mnie naśladować? Dobra, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Dobra. Okej. To zostawiliśmy im jakieś zaproszenia, także my widzimy się, jak tylko pojawią się pierwsi goście u nas w sklepie. Moi drodzy, dostałem informację, że za chwilę powinien do nas dołączyć pierwszy gość naszych sklepów. Zresztą jesteśmy już na Discordzie. Halo, halo, Majni. O, halo, witam. Halo, witam. Dzień dobry. Jest pan przygotowany w Diax? W ogóle pan myśli, że tu kwarantanna? Wiesz, koronawirus to sprawę. Ja jestem zabezpieczony człowiek, zawsze, wszędzie. Rozumiem. Dobra, to pokażę panu co i jak. Dobrze, dobrze. Zmieniło się o tyle, że zostały doprowadzone wszędzie ścieżki. A czekajcie, bo tam jest... Lepiej się skitraj do któregoś ze sklepów, bo on cię spali.
Dobra. Bezpiecznie. Okej. Okay. W ogóle wiesz, że to jest broń? Aha, no to... Tylko nie wiem, jak z tego jeszcze używać. Trzeba obczaić. Tak, dobra. Okej, okay, dobra. Tak. Bo nie wiem, czy widziałeś, tu się zmieniło. Tu już jest narzędzia, tak? Dla teraz. Muszę dać tabliczkę. I jeżeli będziesz chciał, to tutaj też są niektóre rzeczy enchantowane. Na przykład siekiera jest ze szczęściem. A mamy jakieś, o, tutaj diamentowy kilo. Wydajność, o, szczęście 3, o, wow! Czy ja już mogę kupować, czy jeszcze? Tak, może pan kupować. Trzeba zostawić wtedy diaksy w skrzynce. Co pan kupuje? Kilofa wezmę. A, okej, okay, no bo chyba jest ten. Jest jeden, dobrze. Ponieważ wiem, że jest pan mięsożerny, tutaj jest sklep z mięsem. O, dziękuję. A ponieważ wiem, że nie lubi pan też demonów, tu jest specjalne to, czym demony handlują, a można zjeść ich podwładnych. A można kupić na przykład 32 sztuki za jednego diaksa? Czy to nie, jest kupuje się aha, cały ten. Pieczone ryby. Ale jak pan widzi, można też płacić żelazem, na przykład za jedzenie dla zombiaków, co wypada. Kurczak. Ja bym zapieczonego kurczaka wziął. Proszę ktoś bardzo. Ktoś już tutaj u pana był? A tak, to kapała jeszcze przedpremierowo zostawiał. Aha, rozumiem. Ten sklep jest niestety jeszcze nieczynny. Tu są nie będzie? Mikstury. Muszę je po prostu posegregować, bo mam ich tam strasznie dużo, tak samo jak enchanty są jeszcze nieczynne. Ale tak, zbroje są otwarte. Tu nawet w razie czego ma pan Ender Chesta. I jak pan widzi, wybór jest przeogromny. Co tam na górze jest? Hełmy kolcze. Tak, widzę już. Zbroja razem dla koni. Jeszcze nie posiadam konia, także... Diaksowy to ten, co my tutaj mamy. Żelazne spowodnienie. Diaksowe buty, żelazne buty. Wie pan co? Tak troszkę słabo chodzić bez spodni, także ja bym sobie tutaj jakieś spodnie wybrał. O, widzę, duży ma pan wybór. Skórzanych tak. Ja, a ja mi się bardzo białe podobają, także ja wybrałem. Pan pokaże od razu, czy pasują. Jak pan sądzi? Nie wiem, czy nie złote nie będą lepiej pasowały, bo tutaj te elementy takie brązowe tak nie do końca współgrają z tą żółcią. Rozumiem, to już zobaczmy, wymienimy. Mamy tutaj pomarańczowy. A pan zobaczy ten pomarańczowy. Dobrze. Oj. O, nawet już trochę lepiej. Prawda, tamte chyba były enchantowane, prawda? A te chyba nie. Znaczy to byleby tylko przed koronawirusem mnie ochroniły. Mamy jeszcze taki kolor, ja tylko tej, o, wezmę tylko przymierzę. Nie, to szczerze mówiąc chyba lepsze te pomarańczowe. Rozumiem, to tutaj odkładam, żeby... O! Proszę bardzo. Okej. Okay. Ostatni sklep jest tam z tyłu, z tych czynnych, tak? Bo tu... A nie, przepraszam, tu jest warzywniak. O! I bardzo... Zamknięty chyba jeszcze. Nie, warzywniak jest otwarty, tylko nie wiem, czy drzwi chyba zapomniałem odblokować. Bardzo myślę, że ciekawie zrobiliśmy z możliwością zakupu zupek, bo można do zupki od razu też zwracać... Chlebki, no część rzeczy jeszcze trzeba będzie donosić, tak? Tak jak pan widział, ostatnio był klepany Wither niedaleko pana, więc złote jabłka zawsze się też przydają. No, muszę, mam nadzieję, że mój dom przetrwał. Prosiłem demony, żeby to nie było zbyt blisko pańskiego domu. Bardzo dobrze.
To enchanty, ale tak jak mówiłem, nieczynne. No i ścieżka prowadzi aż tam do tego drugiego sklepu. No i ostatni później jeszcze sklep jest. Ale to jest w ogóle 200 IQ, to żeśmy zrobili. Zapraszam. Okej. Okay. Pan zobaczy tam tą ostatnią maleńką skrzynię na samym końcu. No tak, no to bardzo opłacalny biznes, no. W czym problem? No niektórzy opodatkowują śnieg, a my go sprzedajemy. Tak, tak. Bardzo fajnie. Czy mogę liczyć, że będzie pan częstym naszym klientem? No oczywiście, no proszę pana, jak mu tutaj nie przychodzi. To już jest oczywiste, ma pan bardzo, bardzo szeroki asortyment, tak. Myślę, że będę tutaj często widział. O, tutaj byliśmy. Poczekaj. Mięsny byliśmy. Tak, mięsny byliśmy. No powiem panu, że jestem zadowolony. Ty, co to jest? A, ten. Morok. Ale bydle. Tak, i z niego lecą super itemy. Ubiję go przy okazji może. Jeżeli mnie będzie widział i strygeruje się. No, lecisz na mnie, dziadzie? Dobra, chyba mnie zobaczy. Niech pan uważa, bo to takie bydle wielkie, to szkoda by było. O nie, on chyba na mnie idzie. Dobra, co z niego wypadło? Troszeczkę pryzmarynu. Nawet nie tak mało, bo 5 kryształów i 10 odłamków aż. Moi drodzy, jak widzicie, Majni, nasz pierwszy gość sklepowy, jest zadowolony. I słuchajcie, mam teraz z nim taki układ, że jeżeli wy zostawicie dużo łapek w górę, to on za każdą łapkę w górę zostawioną pod tym filmem zostawi w kolejnym odcinku u mnie Diaksa. Także pozwólcie mi się zbogacić! Nie pozwólcie mi zbiednieć. Nie, no próbowałem, zostawcie łapki oczywiście. Okej. Okay. Dzięki za dziś, trzymajcie się, hej!